Sowa to symbol mądrości. Otwarta dzisiaj w Suwałkach sowa to strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Dzieło rąk pracowników Centrum Nauki Kopernik. Otwarcia tego pełnego inspiracji miejsca dokonał dzisiaj w Parku Naukowo-Technologicznym sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ta nasza sowa to strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Wzorowana na Centrum Nauki Kopernik ma pozwolić na to, aby dzieci, młodzież, ale także dorośli w różnych częściach Polski poprzez doświadczenia mogli doświadczać różnego rodzaju zjawiska naukowe, fizyczne, przyrodnicze, ale i także pobudzać zainteresowanie nauką. Centrum Nauki Kopernik pokazało, że ten typ przekazywania wiedzy, popularyzowania wiedzy, zdobywania wiedzy, zdobywania umiejętności jest skuteczny. Nauka przez zabawę nie tylko przychodzi łatwiej, ale też otwiera szeroko drzwi kreatywności, nie tylko u najmłodszych. Dowodziła tego Irena Cieślińska, dyrektor programowy Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Chciałam opowiedzieć taką historię sprzed 50 lat, kiedy to do amerykańskiego profesora fizyki Franka Oppenheimera, który był założycielem i dyrektorem pierwszego takiego centrum nauki, jakim jest w tej chwili też Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, przyszła pewna starsza pani i mówi tak: o panie profesorze, chciałam panu ogromnie podziękować, bo widzi pan, no taka sprawa, ja miałam taką lampkę nocną koło łóżka i ta lampka od jakiegoś czasu nie działała. No i właściwie nie wiedziałam, co z tym zrobić, nie miałam czasu, żeby ją zanieść do naprawy, nikt nie umiał w żaden sposób na to poradzić, a ja wczoraj byłam w Centrum Nauki i wieczorem, jak przyszłam do domu, naprawiłam wtyczkę do tej lampki, to wcale nie było takie trudne. A teraz rzecz na tym, że w całym Centrum Nauki, i tym amerykańskim, i tym warszawskim, i tym tutaj, nie ma eksponatów, które mówią o tym, jak się naprawia lampki nocne. W ogóle nawet nie ma eksponatów, które mówią o tym, jak się łączy obwody elektryczne. Chodzi o to, że to są takie stacje doświadczalne, takie miejsca, gdzie możemy sami obserwować, sami konstruować. Ja tam widzę, że za oknem dzieciaki konstruują. Sami coś zmieniać i sami coś próbować i rodzi się w nas przekonanie, że potrafimy zrozumieć i potrafimy to zrobić sami. I o to tu chodzi. No ja mam sama też szereg. Nie, to jest takie podniosły moment, że aż mi nie wypada, ale mój pięciolatek to po wizycie pierwszej, może nawet drugiej, w centrum najpierw rozkręcił, a potem poprawił spłuczkę w toalecie. A znam też 80-letnią panią, która sama samodzielnie włożyła kartę do telefonu. Ale nie miała wcześniej na to odwagi. Centrum Nauki Kopernik od lat święci triumfy w stolicy, a teraz bardzo interesujące stanowiska pozwalające poznać, zrozumieć, zainspirować i doprowadzić do odkryć każdego, kto ma elementarną ciekawość świata, powstają w całym kraju. Suwalska Sowa jest pierwsza w województwie podlaskim. Dla mnie to jest Suwałki odkrywania wyobraźni i aktywności. Jestem z Suwałki, jestem jeszcze dlatego bardziej dumna z tego, że właśnie tutaj mamy dzisiaj przyjemność otwierania tego właśnie miejsca. Pan minister Piątkowski wspominał o tym, że sowa no to nie tylko ten nocny ptak, nie tylko ten, który kojarzy się z mądrością. Ja dodam jeszcze, że ten, który ma bardzo czuły wzrok. 2,5 raza bardziej czulszy niż od człowieka, a od wielu innych ptaków 100 razy bardziej czuły. Już autor Małego Księcia wspominał o tym, że nie powinniśmy się sobie tylko przypatrywać, ale także patrzeć w jednym kierunku. I dlatego właśnie sowa będzie pozwalała na to i już pozwala na to w różnych miejscach Polski, teraz od dzisiaj przyłączają się także Suwałki, na to, że możemy wspólnie patrzeć w jednym kierunku, uczyć się tych kompetencji przyszłości, do których szczególną kompetencją przyszłości jest oczywiście współpraca, praca zespołowa. I to właśnie jest możliwe tutaj do realizacji. Ale jeszcze mamy jedną przewagę nad sobą. Tutaj właśnie także w Suwałkach, także Suwałki skorzystały i to w 100%, co właśnie bardzo nam na tym zależało, razem z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, pod koordynacją ministra Przemysława Czarnka, we wrześniu ubiegłego roku ogłosiliśmy Laboratoria Przyszłości.
To nie tylko drukarki 3D w każdej szkole podstawowej w Polsce, nie tylko samorządowej, niepubliczne, publiczne, ministerialne, szkoły za granicą, bo każde polskie dziecko w szkole, każde polskie dziecko na całym świecie ma prawo do tego, żeby mieć dostęp do takich nowoczesnych technologii. To także mikrokontrolery, lutownice, sprzęt do nagrywania, sprzęt wideo, gogle VR, także sprzęt muzyczny, po to, aby każde dziecko mogło odkrywać talenty. Bardzo wiele ciepłych słów i życzeń dla przyszłych użytkowników Sowy skierowała dyrektor Suwalskiej Biblioteki Publicznej Maria Kołodziejska, która Sową będzie zarządzać. Teraz pozostaje mi właściwie podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że Sowa tutaj jest. Dlatego bardzo dziękuję panu ministrowi edukacji i nauki za inicjatywę utworzenia stref odkrywania wyobraźni i aktywności w Polsce, w tych mniejszych ośrodkach. Panu prezydentowi Suwałki, radnym. Jestem w tyłu, asekuruję. Cieszę się bardzo. Za umożliwienie realizacji Sowy w Suwałkach. Panu prezesowi Parku Naukowo-Technologicznego za chęć umieszczenia Sowy w siedzibie parku i konsekwentne do tego dążenie oraz niezwykle profesjonalne dostosowanie potrzeb dla wystawy i dla majsterni, a wszystkim pracownikom Centrum Nauki Kopernik za znakomite przygotowanie eksponatów, szkolenie pracowników biblioteki i opiekę nad sobą. A teraz to właściwie dzieci tego nie słyszą, ale wszystkim, którzy odwiedzą Sowę, zwłaszcza tym najmłodszym, życzę wielu wrażeń, przeżyć i dobrej zabawy intelektualnej. Życzę wam, nie słyszą, ale można im to powtórzyć, ciekawości w samodzielnym odkrywaniu praw rządzących światem i niespodzianek wynikających z tych poszukiwań. Podczas dzisiejszej inauguracji Sowy wszyscy, duzi i mali, bawili się doskonale.